Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj o piłce ręcznej. Moimi gośćmi będą dzisiaj piłkarki Energii AZS Koszalin. Na początek Monika Michał, witam. Dzień dobry. Za Wami dosyć taki intensywny okres. Mecz pierwszy sparingowy z zespołem tutaj w Koszalinie z Norwegii, a później turniej w Gdańsku. Trzeba powiedzieć, że chyba tak na początek przygotowań, może jak aż tak początek, to chyba wymagający temat. No na pewno. Właśnie teraz wchodzimy już takie w sumie lżejsze treningi, można tak powiedzieć. Pierwsze granie z norweskim zespołem. Można powiedzieć, że chyba jesteśmy zadowoleni z tego sparingu, choć jak zawsze nie do końca. Dużo meczy było za nami, dużo meczy przed nami, dużo materiałów do analizy, więc... Co do samych meczów, trzeba przyznać, że to spore doświadczenie się nabiera, kiedy się rywalizuje z zespołami, które nie grają na co dzień w polskiej Superlidze. Zespół norweski tutaj troszeczkę taką efektowną, można powiedzieć, defensywę zaprezentował. Zresztą w meczu dwa dni później z zespołem Startu Elbląg jeszcze bardziej taką intensywną, bardzo wysoką defensywę zagrał. Z tego co słyszałem, również i zespół białoruski podobnie grał bardzo agresywnie, bardzo wysoko. Mhm, tutaj spotkaliśmy się z bardzo szybką, mocną, fizyczną obroną. Dziewczyny akurat tutaj z Norwegii i zespół z Białorusi grały 4-2 bądź 3-3, więc no z taką obroną nie spotykamy się często w lidze, no jedynie Zagłębie ta gra. No i coś ciekawego, coś innego. To nie jest normalna obrona 6-0, więc fajnie poćwiczyć jakieś nowe warianty. Dla Ciebie jako takiej zawodniczki, która gdzieś tam rzuca z drugiej linii, to jest lepsza taka defensywa, czy jednak jest łatwiej wtedy dogrywać do kołowej? No, łatwiej jest dogrywać do kołowej. No, mój atut największy wyłączony jest, niestety rzut z drugiej linii tutaj nie funkcjonował, ale można było poćwiczyć z wody pojedyncze i też współpracę z kołową. A co do samych rezultatów z turnieju, można być zadowolonym z tych wyników? Znaczy tutaj nie chodzi o wyniki same. Wiadomo, mecze wygrane budują zespół, ale tu bardziej chodzi o to, żeby przećwiczyć jakieś elementy taktyczne i sprawdzić, jakie są właśnie dwójkowe współprace. A teraz relacja z ostatniego tygodnia, kiedy nasza drużyna rozegrała mecz sparingowy z drużyną Storhamar z Norwegii, a także rywalizacja Startu Elbląg z tą ekipą norweską, a także trochę słów na temat turnieju w Gdańsku. Po niemal dwóch tygodniach przygotowań piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin rozegrały pierwszy mecz sparingowy. Nasz zespół zmierzył się z ekipą norweską Storhamar. Koszalinianki miały okazję na pierwszy sprawdzian swojej dyspozycji w meczu z mocnym przeciwnikiem. Storhamar to beniaminek ekstraklasy norweskiej. W ekipie tej w poprzednim sezonie występowała doskonale znana koszańskiej publiczności Aleksandra Kobyłecka. To dzięki niej drużyna norweska przyjechała na obóz szkoleniowy do naszego kraju. Mecz z Energią był również pierwszym sprawdzianem dla tej ekipy. Starcie przez pierwszą połowę miało wyrównany przebieg. Na początku drugiej odsłony zespół przyjezdny wypracował sobie przewagę, którą utrzymał do końca spotkania. Ostatecznie Storhamar wygrał 26-23. Najskuteczniejsza w naszym zespole Valentina Nestiarok zdobyła 7 bramek, 4 dorzuciła Katarzyna Kołodziejska, 3 Monika Michałów. Dla zespołu norweskiego 7 bramek zdobyła Tonie Enkerud, 6 dorzuciła Bettina Regierhut. Warto zaznaczyć dobrą postawę bramkarek drużyny koszańskiej. Rywalki nie wykorzystały aż 5 rzutów karnych dzięki dobrej postawie naszych zawodniczek. W obu połowach mieliśmy lepsze i gorsze momenty. Staraliśmy się grać wysoko w obronie, co dało sporo miejsca kołowym Energii i mieliśmy z nimi sporo pracy. To dobrze, że mogliśmy to przećwiczyć. Obie ekipy miały swoje dobre zagrania. Był to dobry pojedynek na początku pobytu w Polsce. Taki całkiem ciekawy sparing. Jakie wnioski po tym meczu? To było nasze pierwsze granie w tym sezonie, pierwszy sparing, jaki rozegrałyśmy. Założeniem było, żeby każda dziewczyna zagrała po równo, żeby te minuty równo rozdzielić. Wnioski to już takie z tych taktycznych, to już po meczu sobie na spokojnie będziemy z dziewczynami opracowywały. Generalnym założeniem była obrona i szybki środek, to ten sparing miał to pokazać. No nie zawsze to wychodziło, widać, że młode zawodniczki no niestety jeszcze muszą się troszeczkę podszkolić. Coś na temat tych zawodniczek, które dołączyły do naszej drużyny? Na razie Amit, świetnie, bardzo dużo widzi na boisku, świetnie podaje do obrotowej, obsługuje naszą właśnie Kanię. Będziemy pracować jeszcze nad tym, żeby oddawała więcej zrzutów. Także generalnie jesteśmy zadowoleni z Amit. Co do Pauliny, 20 minut, jak na takim meczu, to wiadomo, że skrzydłowa nie za bardzo może się też wykazać. Ale Paulina na treningu też spełnia funkcję taką, jaką od niej oczekujemy. W drużynie koszańskiej zadebiutowała zawodniczka z Izraela, Amit Izak. Zdobyła 2 bramki i zaliczyła kilka asyst. I feel very, very good. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Potrzebuję poznać wszystkie zawodniczki, trenerkę oraz miasto.
Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie lepiej. Przebywając na obozie w Mielnie, norweski zespół rozegrał jeszcze jeden mecz sparingowy w naszym mieście. Po pojedynku z Energą kolejnym rywalem był Kramstad Elbląg. Dla polskich zespołów to cenne doświadczenie. Drużyna norweska zaprezentowała wiele rozwiązań taktycznych. Oba polskie zespoły miały sporo problemów z dynamicznie grającymi Norweszkami. W drugim meczu Start doznał wysokiej porażki 24-38. W barwach ekipy elbląskiej wystąpiły trzy były zawodniczki drużyny koszalińskiej. Solomija Siwierska, Paulina Muchocka i Sylwia Lisewska. Co do wyniku, no to trochę kiepsko, ale jeżeli chodzi o grę, to trzeba powiedzieć, że chyba cenne doświadczenie z zespołem norweskim, który chociaż trochę inaczej prezentuje swoją dyspozycję, czy w obronie, czy w ataku. Dokładnie. Cieszymy się, że mogliśmy zagrać innym zespołem niż z polskiej ligi. Jest to zespół godny uwagi. Generalnie bardzo mocno gra w obronie. Także uważam sparing za udany, jednakże my nie spełniłyśmy tych założeń, które były założone przed meczem. Właśnie, jakie to były założenia? No cóż, generalnie miałyśmy grać troszeczkę dłużej piłką i stwarzać sobie sytuację. Jednakże bardzo mocna obrona zespołu z Norwegii troszeczkę nas zaskoczyła. Co do obciążeń, to chyba już teraz trzeba będzie troszeczkę nad taktyką chyba walczyć, grać, a nie nad właśnie obciążeniami. Myślę, że tak, że będziemy teraz pracować nad taktyką, chociaż obciążenia wciąż są bardzo duże, więc może stąd też ten wynik, mam nadzieję, że tylko stąd. A chyba cenne takie doświadczenie. Na pewno cenne. Wydaje mi się, że chyba ten zespół był troszkę w innej fazie przygotowań, bo dynamicznie wyglądało nas o niebo lepiej. My jesteśmy jeszcze ciężkie i wolne i to się odbiło na wyniku, na widowisku i w ogóle na całym spotkaniu. Jakieś wnioski po takim meczu? Ja myślę, że na pewno miałyśmy pewne założenia i nie do końca je tam spełniałyśmy, więc na tym się będziemy musiały skupić i się z tego rozliczyć. A teraz ciężko jest wyciągać wnioski. To są nasze pierwsze gry kontrolne. Jesteśmy po bardzo ciężkim obozie. Przygotowawczy obóz dalej trwa, ale po ciężkim obozie jesteśmy dużo siłowni, więc naprawdę jesteśmy ciężkie i wolne. Jeszcze mam nadzieję, że ta świeżość dopiero przyjdzie i zaowocuje to w lidze. Także już w Gdańsku będzie trochę lepiej. No to trzeba było zapytać naszego trenera. Jak troszkę zaczniemy schodzić z obciążeń, to będzie lepiej. Jak jeszcze będziemy ładować, to nie. Storhamar rozegrał jeszcze jeden mecz sparingowy, tym razem w Szczecinie z miejscową Pogonią. Pojedynek ponownie wygrała drużyna z Norwegii. Pokonała Pogoń 27-24. Natomiast zespół koszański w miniony weekend wziął udział w turnieju międzynarodowym w Gdańsku. Nasz zespół zaprezentował dobrą formę. Akademiczki rywalizowały z trzema polskimi drużynami z Superligi. Startem Elbląg, UKS-em PCM Kościerzyna i AZS-em Łoczpolem AWF-isem Gdańsk, a także z białoruską ekipą HC Gomel. Zmagania toczyły się na zasadzie każdy z każdym. Bilans naszego zespołu to dwa zwycięstwa, remis i porażka. Podopieczne Nity Uniad pokonały UKS 31-28 i Łączpol 23-22. Przegrały ze Startem 29-30 i wywalczyły remis po 27 w starciu ze zwycięzcą imprezy HC Gomel. Wśród wyróżnionych zawodniczek znalazła się szczypiornistka Energii Beata Kowalczyk. Została najlepszą bramkarką zawodów. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajął HC Gomel, drugi był Start, na trzeciej pozycji plasowała się Energa, poza podium znalazły się ekipy z Gdańska i Kościerzyny. Druga rozmowa przed nami, Paulina Tracz, witam. Dzień dobry. Twoje przyjście do Koszalina, czym było podyktowane? Chciałam się rozwijać zawodowo, ponadto zespół, który reprezentowałam, Ruch Chorzów, no niestety spadł z najwyższej klasy rozgrywek, no kiedy pojawiła się oferta, no... Chciałam spróbować. Jeżeli chodzi o te pierwsze tygodnie tutaj już spędzone w Koszalinie, no jakieś wnioski, co ci się podoba, co ci się nie podoba tutaj w Koszalinie, w zespole, czy dopiero poznajesz wszystko? Raczej dopiero wszystko poznaję, ale drużyna bardzo ciepło mnie przyjęła. Pierwszy turniej. Myślę, że dopiero się jako nowe zawodniczki zgrywamy, próbujemy nowych rozwiązań. No myślę, że wszystko będzie na dobrej drodze. Patrząc na pozycję twoją na boisku, tutaj też jest taka ta dosyć mocna konkurencja. Czy wyczuwa się taką walkę, jeżeli chodzi o miejsce w składzie, czy jednak nie? Myślę, że panuje między nami zdrowa rywalizacja. Na mojej pozycji są doświadczone zawodniczki i myślę, że będę mogła się od nich czegoś nauczyć i będę dobrym uzupełnieniem. Czy na najbliższy sezon jakieś cele indywidualne sobie stawiasz, czy jednak wszystko jest podyktowane pod zespół? No, myślę, że najlepszy mecz jeszcze jest przede mną. Chciałabym jednak pomóc Enerdze w zdobyciu jak najwyższej pozycji w lidze. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.